Przebudowa tak naprawdę mostu na rzece Sokołda, droga do Wiszydiny z Pawłowszczyzną, integracja później Igryły, Zawistowszczyzna, tutaj ten cały taką podkowę zrealizowaliśmy, tak? W Rozdrance Nowej Jałówka, w Rozdrance Starej zrealizowaliśmy przecież bardzo ważną ciąg, taki chodnik wyłożyliśmy i zintegrowaliśmy tak naprawdę drogę z miejscowością, z Białousami. To były olbrzymie inwestycje. A no i oczywiście tutaj patrzę na panią Renatę Sołowiej, to z Bogusze. W Boguszach również zrealizowaliśmy już przecież przebudowę mostu na rzece Sokołda. Most z lat 70. bardzo ważna inwestycja, wymagał remontu z uwagi na ciężki sprzęt, transport, który tam jest między innymi realizowany. Zwiększyliśmy nośność tego mostu, a jednocześnie zrealizowaliśmy bardzo ważny ciąg pieszo-rowerowy, taki naprawdę bardzo ważny też dla mieszkańców pod względem rekreacyjnym, dla mieszkańców Sokółki, ale też mieszkańców Bogusz. Jest to najdłuższa ścieżka rowerowa, tak naprawdę 4,5-kilometrowa w powiecie sokółskim. W tym roku chcemy zrealizować przebudowę mostu w Żukach i w miejscowości Żuki. Chcemy skończyć, to znaczy zintegrować go z tą drogę z drogą wojewódzką, tak, tą Janów Sokółka. I oczywiście to wiecie Państwo, że pozyskaliśmy środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację inwestycji do Słoink. Tak naprawdę to jest ulica Konotnickiej, tutaj chcemy zrobić ciąg pieszo-rowerowy i do miejscowości Słoinki i do miejscowości Kundzicze, tak tutaj też bodajże był odcinek 5-4-metrowy, tak? Do przyjazdu. Chcemy zrobić jako pierwszy etap tej inwestycji, bo poprzez wieś Kundzicze to też będzie kolejny jakby etap w kolejnej odsłonie. Na rok 2019 planujemy przebudowę drogi powiatowej, czyli kontynuację tak naprawdę tego, co zaczęliśmy w zeszłym roku, czyli odcinka Czcianka, Kładziewo, Szyndziel, Bogusze. Byłoby to już w tym momencie zamknięcie całego ciągu od Sokółki przez Czciankę, Majewo aż do Suchodolny. Na rok 2020 z kolei planujemy połączenie dróg od Sokolany, Gliniszczy Wielki, Gliniszczy Małe do Zwierzyn na teren Sidry. Tam z kolei odcinek Śniczany, Racewo. Również w roku 2020 planujemy przebudowę mostu przez rzekę Sokołdę koło miejscowości Tartak. Byłaby to kontynuacja tego, co będziemy wykonywać w tym roku. W tym roku, jak starosta zaznaczył, jest odcinek do Słoinik plus 500 metrów do przejazdu kolejowego koło miejscowości Kundzicze. A to jest kontynuacja od tego przejazdu kolejowego. Ten obiekt mostowy jest w odległości około 500 metrów i jest to zamknięcie ciągu do ciągu na rozedrankę. Czyli byłby to taki, że tak powiem, skrót dla mieszkańców jednocześnie. I na tym zadaniu planujemy, że powinny nam zostać oszczędności, które pozwolą na zrealizowanie przebudowy ulicy Zabrodzie w Sokółce. Następną inwestycją, która jest planowana na rok 2022, jest to przebudowa układu komunikacyjnego dróg i drogi wchodzące w ten układ to droga do Poniatowicze, do odcinka Malawicze-Kuźnica, później odcinek kilometrowy tą trasą i od skrzyżowania poprzez Zaświcze Nomiki. W sumie jest to odcinek prawie 9 km.